Wolny głos wieczór w Telewizji Republika. Katarzyna Głuska-Hejke. Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Wojciech Cejrowski, podróżnik, pisarz, jest Państwa i moim gościem. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak Pan jako człowiek, który przygląda się różnym zjawiskom społecznym w różnych częściach świata, ocenia to, co teraz dzieje się w Europie? Mam na myśli tysiące, setki tysięcy już w zasadzie muzułmanów, którzy szturmują granice państw europejskich. No, proszę pani, tak jak pewnie większość nas na chłopski rozum to ocenia, jest jakaś inwazja, przychodzą obcy ludzie na nasz teren z obcą kulturą. My z islamem mamy kłopoty, odkąd oni istnieją tam od 600 roku. Już tu byli kiedyś, zrobili inwazję na Hiszpanię i trzeba było bardzo długo ich stamtąd wypychać. Wgnietli swoją kulturę w Hiszpanię. Nam się dzisiaj podobają te budynki, które po nich zostały, ale sposób nawracania na ich wiarę był i jest do dzisiaj zawsze identyczny. To jest taki krzywy miecz, którym się łeb obcina, jeżeli chrześcijanin nie chce się nawrócić i wyrzekać do Allaha tej frazy, którą oni wymuszają. I nie interesuje ich, czy ja to powiem szczerze, czy pod przymusem. Ważne, żebym wypowiedział. No to jest nieprzyjemne, bo wie pani, jak się powie, że to szatańskie wersety są, to za człowiekiem zaczną za chwilę chodzić tak jak za tym pisarzem Rushdie. No i nawet się boimy mówić otwartym językiem. Politycy w Europie używają wszystkich słów, byle nieprawdziwych na ten temat, co się dzieje. Ja to odbieram jako inwazję i trochę mniej mnie interesuje, czy motywacją tego, który do mnie przyszedł, jest już dzisiaj dżihad, czy jeszcze dzisiaj ekonomia. Jest mi to obojętne. Ja nie chcę obcej kultury muzułmańskiej, która w tej chwili jest bardziej prężna niż kultury chrześcijańskie, nie chcę jej tutaj. Właśnie dlatego, że ona jest bardziej prężna. To jest tak jak na podwórku. No nie chcę silniejszego od siebie, bo wiem, że on mnie pobije. Więc nie chcę. No dobrze, ale pan mówi, że nie chce nawet wówczas, gdy ci ludzie na razie przynajmniej mają motywacje ekonomiczne. Myśli pan, że nawet jeżeli dzisiaj są to motywacje ekonomiczne, to za jakiś czas będą to motywacje koraniczne? Myśli pan, że to jest nieuchronne? Tak się mocno nad tym nie zastanawiam. No, ten eksperyment, który zrobiono we Francji i kilku innych krajach, dowodzi tego, że rzeczywiście jest tak. Oni z powodów ekonomicznych przychodzą, potem trafiają do jakiegoś getta. To getto jest wzmacniane przez różnych imamów, bo oni chcą, żebyśmy byli w getcie. My mamy być naszym plemieniem, a nie rozmyć się pośród chrześcijan. To jest normalny ryt. Chrześcijanie, którzy trafiają na obcy teren muzułmański, też próbują zachować swoją wiarę. To jest normalne. No i teraz wytworzą się getta. W pierwszym pokoleniu się okazuje, że nie zrobiłem sukcesu ekonomicznego. Może moje dzieci zrobią, ale te dzieci też nie robią sukcesu. To już było we Francji. Co ja pani będę opowiadał? Rzeczy, o których wszędzie już dawno napisano. Wiele razy, w kółko. No więc tam zwyczajnie nie chcę muzułmanów i jeżeli kogoś rzeczywiście mocno serce boli, że oni cierpią niedostatek w swoich krajach, że cierpią z powodu wojny, to wymuszajmy jako Europa te kierunki. Proszę do Arabii Saudyjskiej. To jest nasz partner strategiczny. Ze Stanami Zjednoczonymi pokumany od dawna. Kupujemy od nich ropę. Zacznijmy wymuszać na Arabii Saudyjskiej. Zróbcie coś ze swoimi koleżkami. Bardzo proszę. To są wasi bracia w wierze. Zróbcie z nimi porządek. Zabierzcie ich do siebie. Zróbcie obozy w swoich krajach. Rób ta co chce, tylko u siebie. No zdaje się, że w Riyadzie nikt się nie rwie za bardzo do pomocy. Ale oczywiście, że się nie rwie, bo oni ich znają. Rozumieją ten język, rozumieją kulturę. To są kultury plemienne. I proszę pani, w Arabii Saudyjskiej oni widzą, jaki to materiał idzie. To lepiej, żeby do Europy poszedł. Dobrze, to co w takim razie Europa? Jak Europa powinna się bronić? Proszę pani, to się nie stanie. Pani, debaty trwają cały czas na ten temat. Urzędnicy europejscy nie tylko zastanawiają się, co robić i zdawałoby się, że prosta sprawa, umocnić granice, nie pozwalać wejść, a sprawa no, urasta do rangi arcyskomplikowanej. Pani sobie żartuje chyba. Urzędnicy europejscy debatują, żeby debatować, a nie żeby był jakiś wynik debaty. To są debaty pozorne. Oni nie mają zamiaru wykonać żadnego gwałtownego ruchu.
w tej chwili, w mojej ocenie, Unia Europejska powinna się rozwiązać. Po prostu. Wówczas suwerenne państwa uzyskałyby możliwość samoobrony. Natomiast kiedy jesteśmy w Unii, to ci silniejsi, którzy tam, wie pani, Holandia nad morzem daleko siedzi, oni myślą, do nas nie przyjdą, bo im klimat nie odpowiada, coś tam w Niemczech się zatrzymają. Ci silniejsi dyktują warunki. A my, słabeusze, jesteśmy na froncie tego zjawiska. My jesteśmy granicą Unii Europejskiej. Powinna się rozwiązać, żebyśmy nie mieli związanych rąk. Ekonomicznie, politycznie, tylko żeby każdy kraj sobie suwerennie decydował o tym, czego chce, a czego nie. Nowy rząd powinien zapomnieć o tym, co rząd kierowany przez Ewę Kopacz, no do czego rząd kierowany przez Ewę Kopacz zobowiązał się 3 tygodnie temu w Brukseli? Nie, nowy rząd nie powinien zapomnieć. Nowy rząd powinien powiedzieć, pamiętamy i skreślamy tamte umowy. Nowy rząd powinien wziąć to, co podpisała Kopacz i porwać do kamery, żeby było wyraźnie widać, że nie zapomnieliśmy, tylko odrzucamy. Jesteśmy nowym rządem i zrywamy kontrakt, który zawarliśmy przed chwilą i jeszcze on się nie zaczął realizować. Normalne. Proszę pani, tak jak małżeństwo, dopóki nie zostało skonsumowane, to można się cofnąć do kościoła, powiedzieć, że chcemy się wycofać z tego sakramentu, bo działaliśmy w pewnym afekcie, ale jeszcze nic się nie stało. Rozwiążmy ten interes. A nadzieje z wyborami pan wiąże duże? Z tymi, co teraz mają tak, być. Tak, tymi, co przed nami. Tak. Wiąże coraz mniejsze. Oglądałem debatę pani Szydło z tą drugą. Z panią Kopacz. Tak. Mnie się mylą te nazwiska, bo one takie są nie na ski, nie? Szydło, Kopacz. Kopacz jeszcze pamiętam, dlatego że ona mówiła, że przekopała tam na metr w głąb i mi się dobrze z tym kojarzy. Natomiast Szydło niestety niczego nie przekuła. Przede wszystkim powinna się odróżniać fizycznie od tej drugiej babki. One w tej debacie szczególnie, kiedy były na niebieskim tle, poubierane na niebiesko, tam w białe koszulki, garniturki, one wyglądają identycznie, krótkie włosy obie mają. Jak się chce wygrać kampanię, to ja muszę się różnić na poglądy radykalnie i na wyglądy. Stara, młoda, nie? Długie włosy, krótkie włosy, blondynka, brunetka. Szukamy jakiejś różnicy, żeby człowiek z daleka widział, jestem inna. I sobie wybrał swoją. No i nie wiążę też wielkich nadziei z tymi wyborami. Trochę nie mamy wyjścia, no bo co? Trzeba wywalić Kopacz do śmietnika, więc trochę nie mamy wyjścia i zmuszeni jesteśmy głosować na PiS. Ale PiS mi się wcale nie podoba, bo to są socjaliści. Tam nie ma, z powodu tego, że nie ma jednomandatowych okręgów wyborczych, to tam nie ma kandydatów z osobowością. Tylko są takie miałkie urzędniki partyjne. Żaden nie był w biznesie, nie rozumie pieniądza, bo nigdy nie stracił własnych pieniędzy. No, wydaje mi się, że jednak jakąś grupę osób, którzy całkiem nieźle znają się na pieniądzach, to by się znalazło. To chyba tam biznesmena w PiS-ie, który rzucił biznes i poszedł do polityki w PiS-ie, bo ja nie widzę takich. No nie widzę. Trzeba zarządzać pieniądzem i kiedyś stracić, żeby rozumieć, na czym ekonomia polega. Oni teraz mówią o podatku obrotowym od tych wysokopowierzchniowych sklepów. Proszę pani, komunistyczny pomysł, absurdalny podatek obrotowy. W ten sposób toczono wojnę o handel na początku komunizmu w Polsce. Różne domiary, podatki obrotowe, wymyślanie podatków. I co mówi pani Szydło? Że zyski wtedy zostaną w Polsce, jak narzucimy podatek obrotowy na Biedronkę na przykład. Moja odpowiedź jest taka. Gdybyśmy rozwiązali Unię Europejską, wtedy zyski by zostały w Polsce, bo Unia na tym polega, że ja mogę swobodnie transferować pieniądze z jednego kraju Unii do drugiego. Na tym zasada Unii polega. No to trzeba tę zasadę skasować. Wtedy Biedronka nie mogła będzie eksportować całej forsy sobie do Portugalii i tam konsumować, jak będzie zamknięta w jednym kraju pod tytułem Polska i nie ma Unii Europejskiej. I druga sprawa. Po co pani Szydło chce zwiększać dochody budżetu? Budżet powinno się zmniejszać. Państwo powinno coraz mniej rozdawać, a coraz więcej zostawiać w rękach obywatela, żeby ten obywatel sam sobie zagospodarował swoje pieniądze. Więc chęć zwiększenia budżetu poprzez podatek bankowy i poprzez podatek na sklepy nałożony, absolutnie jakiś komunistyczny, socjalistyczny koncept.
bo tam nie ma biznesmena, który by powiedział na odwrót róbcie. Wydawajcie mniej pieniędzy, zostawcie więcej mnie. No dobrze, no ale właśnie może to jest jakaś próba też no, w pewnym sensie uczynienia systemu podatkowego bardziej sprawiedliwym. No dzisiaj jest tak, jak pan nie, mówi, proszę że... Pani, nie, rozmnażanie podatków to nie jest sprawiedliwość, bo no coraz ale z tego, pieniędzy... z tego, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, to nikt nie będzie podatków rozmnażał, dlatego że rzeczywiście pojawią się najprawdopodobniej dwa nowe, ale chyba pięć innych czy sześć będzie skasowanych, więc... No, wynik ale będzie i tak fakt, bardziej korzystny. Sam fakt, że wprowadzam jakiś nowy podatek, jest niegodziwością, bo nie można karać dwa razy albo trzy, albo cztery za to samo. W tej chwili mamy kilka podatków na tej samej transakcji. Prowadzę biznesy na trzech kontynentach, proszę pani, i widzę różnicę. Otóż w Polsce jest tak, że muszę zapłacić VAT, jedna kara za to, że wyprodukowałem zysk w mojej firmie, a właściwie obrót. VAT jest podatkiem obrotowym. I potem jeszcze płacę podatek dochodowy od tego, co zarobiłem. To już dwie kary z jednej transakcji. To jest niegodziwość, to nie jest chrześcijański system. Powinien być jeden podatek. Zrobiłem jakiś dochód, dzielę się tym dochodem z moim państwem, które mi pomogło dochód wyprodukować. Mnożenie podatków powyżej jednej sztuki jest niegodziwością. Czy jest w takim razie ugrupowanie, które pod tym względem no, jest najbliższe temu, czego pan oczekuje? Nie zrozumiałem. Czy jest jakaś partia, która proponuje pana zdaniem no, najlepsze, inaczej może, która z partii, które w tej chwili startują w wyborach, proponuje najlepsze rozwiązania gospodarcze? Szczególnie żadna te podatkowe. Żadna partia nie będzie miała dobrych propozycji, dopóki one będą skonstruowane na listach partyjnych. Bo tam nie będzie osobowości z pomysłami. Tylko będą słudzy tego gościa, który konstruuje listę. Siłą rzeczy, no jeżeli ktoś mnie na listę wpisuje, ja mam obowiązek być lojalny wobec szefa mojego. I stawianie zarzutów pani Szydło nagle, że ona jest lojalna wobec Kaczyńskiego. A jaka ma być? Porządny człowiek, jak został wciągnięty na listę partyjną, no to jest lojalny wobec osoby, która go na tę listę wciągnęła. Normalne zachowanie. A ja bym chciał zachowania nienormalnego w cudzysłowie, czyli to, co mamy w Ameryce. Tam partie są konglomeratami, to są takie monady latające w kosmosie, które grawitują wokół podobnej koncepcji, ale to są samodzielne osobowości. Każdy z nich musi sam wygrać wybory w swoim okręgu. Sam. I on przynosi tę wygraną do parlamentu i tam wchodzi w interes z grupą, która się nazywa demokraci bądź republikanie. Ale nadal jest samodzielną jednostką, która wyszła ze swojego okręgu. Nie ma innego godziwego systemu, jak tylko jednoosobowa odpowiedzialność. W tej chwili mamy odpowiedzialność partyjną. Ja zastanawiam się, bo to oczywiście, co pan mówi, no i nie, może być dla wielu osób atrakcyjny i pewno ma ogromne zalety. Natomiast zastanawiam się, czy w państwie, które ma problem na przykład z systemem sądowniczym, gigantyczny problem, myślę o Polsce, gdzie prawo może być łamane bezkarnie wtedy, kiedy ma się odpowiednią sumę pieniędzy albo odpowiednie koneksje, najlepiej zresztą z minionym systemem, w którym większość mediów to tworzą ludzie, którzy też mają przede wszystkim koneksje z minionym systemem, albo inaczej, z systemem, który minął, a teraz trwa, znaczy istnieje cały czas tylko w wersji podpudrowanej. Czy taka zmiana byłaby skuteczna? To znaczy, czy rzeczywiście ona przyniosłaby to, czego wszyscy oczekują? Czy nie lepiej najpierw zacząć od naprawienia sądownictwa, od napisania nowej konstytucji, od zmian w prokuraturze, od zmian w mediach, a później dopiero wprowadzić tę zmianę, no, która jest zmianą fundamentalną, ale może być zmianą niekorzystną przy wszystkich tych dzisiejszych uwarunkowaniach? Po pierwsze powiedziała pani, że wprowadzić zmiany, których wszyscy oczekują. Właśnie sztuczka na tym polega, że nie wszyscy. Tajne służby, tajni współpracownicy i komuniści nie chcą takich zmian. Więc nie wszyscy w kraju, tylko część. Ta część, która jest przy sporcie, przy mediach, przy sądownictwie, przy policji i przy władzy ogólnie. To ta część nie chce tych zmian. A cała reszta towarzystwa, która
nie ma forsy, tylko ma dobre intencje, że tutaj my ogólnie, nie? Cała reszta narodu, ta drobnica, może sobie chcieć czegoś innego, ale większość, obawiam się, w ogóle nie myśli o tych rzeczach, które pani powiedziała. Ze względu na to, że tamci mają swoją telewizję, swoje gazety, swoją forsę i swoją władzę, to większość narodu jest niedoinformowana o tym, że źle sądy działają. Takie ma ogólne pojęcie tylko. I teraz to, co pani powiedziała, wszystko pięknie, prawda. Chcielibyśmy to zmienić, ale w demokracji się nie da. Trzeba by przejść przez fazę dyktatury. I wtedy by się dało wprowadzić wszystkie zmiany, o których pani mówi. Demokratycznymi metodami nie jest pani w stanie skazać Wojciecha Jaruzelskiego na więzienie. Tylko on sobie spokojnie umiera. Pani się nie przejmuje, to mój zegar i on źle chodzi. On takie dyń-dyń robi. To jest zegar okrętowy. Nie da się skazać kociołka, proszę pani, w demokratycznym systemie. Nie da się wywalić sędziego, bo on ma przeróżne immunitety. Dopóki się trzymamy demokracji, to musimy się zgodzić na to, że ten stary system u nas będzie trwał. No, prawo określa te immunitety. Większość parlamentarna, która będzie miała również zdolność zmiany konstytucji, może zmienić ustrój sądowniczy w Polsce. To też tak do końca nie wygląda, ale nawet jak pan mówi o tym, że część ludzi nie do końca nawet ma świadomość tego, jakie zmiany w Polsce są najbardziej konieczne, w jaki sposób powinno by się tych zmian dokonać, dlatego że media powiązane z SBC-ją, z PRL-em są mediami w Polsce dominującymi, no to można też odwrócić to i powiedzieć, no tak, no ale dobrze, zrobimy jednomandatowe okręgi wyborcze i okaże się, że to przede wszystkim ci kandydaci powiązani z PRL-em, którzy mają dostęp i do forsy PRL-owskiej, i do mediów PRL-owskich, będą beneficjentami tych jednomandatowych okręgów wyborczych. No bo skąd ci wyborcy będą czerpać wiedzę? No przede wszystkim będą czerpać wiedzę z mediów. Moim zdaniem to jest spór pomiędzy nami kompletnie bezprzedmiotowy. Ja nie przekonam pani, pani nie przekona mnie. My mamy ugruntowane i przemyślane stanowiska w tej kwestii i rozdrabniamy się teraz na taką dyskusję. Nikt, żadna z partii nie chce wprowadzenia jednomandatowych, tylko pojedynczy Kukiz tego chce. Cała reszta towarzystwa... Cała grupa Kukiza. Na różne sposoby cała reszta będzie blokować te koncepcje. Pani tego nie chce, ja chcę. Nie jestem w stanie pani udowodnić, że coś się stanie. Bo nie zrobiliśmy eksperymentu w Polsce. Pani nie jest mi w stanie udowodnić, że będzie to, co pani przed chwilą opowiedziała, no, że... Mamy jednomandatowe okręgi w Senacie. No i co? No i jaki jest skład Senatu? Nie, no pytam się, no bo to jest w pewnym sensie jakiś tam eksperyment. No można powiedzieć, że zobaczyliśmy na jakimś tam przykładzie, jak to funkcjonuje. Nie, dopóki w parlamencie, dopóki w Sejmie istnieją partie, to ci senatorowie do jednomandatowych okręgów są wysyłani z partii. To idź... Nie, bardzo wielu jest niezależnych. Tylko idź, oczywiście... kandyduj jako niezależny Włodzimierzu Cimoszewiczu, ponieważ jest taka figura... Właśnie, no właśnie. Jednomandatowe okręgi, to ukryj się, jesteś SLD-kiem, komuchem wretnym ze stanu wojennego, za kapiorem czerwonym, ale ukryj się pod wąsami niezależności. No tak, to też działa, to ma pan rację. Dopóki są systemy partyjne w Sejmie, to w Senacie będzie ekstrapolacja tych partyjnych układów, nawet pod przykrywką taką, ja jestem niezależny. Jest kompletnie nie... Ja, Cimoszewicz, ja należałem do czegoś w ogóle? Nigdy w życiu. No Marek Borowski też jest niezależny, nie wiem, czy pan słyszał. No ma pani całą serię tych dziadów tam, no. Dobrze, na koniec, bo pan w ostatnim wywiadzie dla Do Rzeczy mówił bardzo ciepło na temat formacji Pawła Kukiza, ale mówił też pan o tym, że pan... Ani jednego ciepłego słowa, proszę pani, powiedziałem Powiedział pan, że dobry byłby taki układ, że PiS, to chyba bardziej ciepło o PiSie mówię, że PiS wygrywa większość pozwalającą na zmianę konstytucji, ale minus jeden głos. I wtedy przychodzi Kukiz i mówi... Tylko ja wszedłem z mojej partii do parlamentu i ja mam ten jeden, jedyny głos, którego wam brakuje. Nikogo innego nie przekupicie tutaj. Musicie ze mną pójść na układ. Ja wam dam wszystkie zmiany w konstytucji za tę jedną zmianę, jednomandatowe okręgi. To nie było ciepłe mówienie o Kukizie jako o partii.
tylko to było matematyczne rozpracowanie takiego idealnego stanu rzeczy, bo o to pytał. Czyli dzień. Rozumiem, że pan nie jest zwolennikiem całej formacji. Czy państwo tam jakiś Leroy kandyduje, tak, nie? To prawda. Kukiza, prawda? Tak, ja to nie prawda. Mogę się z czymś takim identyfikować. Sam Kukiz, kiedy nie mówi o jednomandatowych, nie jest dla mnie rzymskim katolikiem moherowym. A wszystkie moje motywacje polityczne, co powtarzam na lewo i prawo, proszę pani, są religijne. Dlatego ja się sprzeciwiam podatkom, które proponuje pani Szydło, że one są niegodziwe z religijnego punktu widzenia. Bo nie powinno się płacić wielu podatków i nie powinno się ograniczać własności. No jeżeli ktoś, proszę pani, może wywieźć legalnie forsę do Portugalii, niech wywozi. No więc moje motywacje są religijne i Kukiz mi nie pasuje tutaj do mojego rzymskiego katolicyzmu w moherze. A jak mówi, że należy wyprowadzić religię ze szkół, że religia ma być nie ma być lekcji katechezy w szkole? Wie pani co, ja słucham tylko tych jednomandatowych. Dla mnie to jest klucz. Przemyślałem to, przez wiele lat eksperymentowałem w innych miejscach, w których mieszkam i wiem z mojego osobistego doświadczenia i biznesowego, i takiego obywatelskiego, ile mam wolności w jakim systemie. Ja to wiem, na własnych plecach przeżyłem, że jednomandatowe tylko one mają ten ryt chrześcijański, że ja, kandydat, odpowiadam za wszystkie swoje czyny i zaniechania. Nie lista partyjna, nie Jarosław, nie Donald. Ja przed wami odpowiadam. Żaden inny system nie pozwala na taką odpowiedzialność. Mm-hmm. No tak, tylko że wydaje mi się, że chyba łatwiej będzie w Polsce wyrzucić religię ze szkół niż zmienić system wyborczy. Nie obawia się pan tego, że nie jednak... Nie jest w sprawie. Mhm. Ja się poruszam na pewnym poziomie teorii. Otóż Jezus Chrystus nie był praktyczny. Przegrał, tak po ludzku patrząc. Ja mówię, moje motywacje w polityce, w biznesie, we wszystkim czym oddycham, są religijne i gotów jestem przegrać niektóre sprawy ludzkie, dlatego że mam motywację wyższą religijną. I proszę pani, tak, być może wprowadzenie tych jednomandatowych spowoduje, że coś się stanie złego po ludzku, nie w naszej kalkulacji. Ale moją motywacją główną jest co innego. Nie praktyka dnia codziennego, tylko zbawienie duszy. A kiedy pan się wybiera, znaczy inaczej, kiedy pan jest wezwany na przesłuchanie w sprawie... A właśnie, proszę pani, uwaga, no właśnie. Właśnie, cisza wyborcza, lada chwila nas, proszę pani, pozbawi praw obywatelskich. Ja nie będę mógł z panią sobie porozmawiać w miejscu publicznym o tym, co mnie nurtuje, że za 20 minut muszę oddać głos. Powinienem się wymieniać informacjami. Może ktoś się, proszę pani, w szpitalu ze śpiączki obudzi w sobotę i nie będzie w stanie uzyskać informacji wyborczych. A jednocześnie w tej ciszy krzyczą na nas plakaty wyborcze, kiedy idziemy do lokalu. Te mordy wszędzie wiszą dookoła. Absurd kompletny. I pamięta pani być może podarty plakat Komorowskiego? No bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze pamiętam. Proszę pani, świetny spot. Ludzie to sobie przekazywali z ręki do ręki w trakcie ciszy wyborczej. I teraz Platforma się mści w taki sposób, że złożono wniosek do prokuratury na mnie o złamanie ciszy wyborczej, bo ja to wpuściłem przed ciszą wyborczą w internet, ale potem było rozprowadzane. I jadę na przesłuchanie w poniedziałek po wyborach, proszę pani. W poniedziałek po wyborach jadę na przesłuchanie na ulicę Żytnią, gdzie byłem pałowany w stanie wojennym i siedziałem na dołku w stanie wojennym w Warszawie przy Żytniej. Jedna z tych katowni takich typu jezuicka Żytnia Waliców, nie? No to tam jadę powspominać młodość i będę przesłuchiwany. Nie jako oskarżony, na razie jako świadek, wie pani. W związku z tym, że takie się rzeczy dzieją, z dnia na dzień otworzyłem z bratem moim interes, wie pani. Jakby pani miała kłopoty z prawem, to nie ma pani do kogo zadzwonić. Przychodzą do pani o 12 w nocy, nie powinni tego robić, i mówią, że zrobimy przeszukanie teraz. Pokazują pani jakąś kartkę. Pani nie wie, co zrobić z tym fantem. Albo zatrzymuje panią policjant na drodze i chce pani zrewidować bagażnik samochodu. A pani nie wie, czy on w ogóle powinien. Nie ma pani do kogo zadzwonić. Wymyśliłem z bratem taki interes o nazwie Telepapuga. Przygotowałem się, proszę pani. I takie będę rozprowadzał kartki po Polsce, że będzie pani mogła sobie kupić taką kartkę za 50 zł i 24 godziny na dobę zadzwonić do prawnika, który w ramach tych 50 zł przez telefon pani powie, co robić.
Bo już nie wiem, pytała mnie pani, jak się bronić przed obcym systemem prawnym, przed tymi sędziami wszystkimi. No to z bratem wymyśliłem taki interes, bo ja mam taką potrzebę. Noszę se w kieszeni, proszę pani, i jak mnie zatrzyma policja na ulicy jutro, zaraz panowie, chwileczkę, tu jest mój prawnik, dzwonię do telepapugi, pan mi powie, co mam robić, czy ja ich mogę wylegitymować. Samoobrona. Ja mam sekcja tego, co mamy robić. Samoobrona. Ja mam nadzieję, że uda się spotkać po tym przesłuchaniu w Telewizji Republika. W końcu komisariat na Żytnie nie tak daleko od Dzielnej, gdzie znajduje się siedziba Republiki. Więc ja już dziś gorąco zapraszam na powyborczą rozmowę. Ale to mi pani źle wróży, bo ja mam na 14 wezwanie. A my o której mamy się spotkać? To najwyżej dla pana zrobimy wyjątek i spotkamy się wcześniej, bo ja mam nadzieję, że pan oczywiście bardzo szybko wyjdzie. Nie, mam chętnie przyjdę na żywo, wie pani, tego wieczoru do pani, tylko nie wiem, na którą pani powie. No, jeżeli na żywo, to musielibyśmy się zobaczyć o godzinie 20:15. A, no dobra. No to właśnie, źle mi pani wróży, bo od 14 do 20:15 mam kiblować na Żytniej, żeby potem przeskoczyć parę ulic i do pani dolecieć. No, ale sam pan mówi, że to będzie wspominanie młodości, no. No dobra. Mam nadzieję, że się zobaczymy, spotkamy na powyborczej. Jakbym się nie pojawił o 20:15, znaczy, że trzeba przysłać ekipę na ulicę Żytnią i zobaczyć, co tam się wyrabia z tej roku. Zrobimy, będziemy no bardziej ostrożni, już wyślemy pierwsze patrole koło 18, żeby pan jednak mieć czas, żeby państwa, pana wydobyć z tej Żytniej. Więc proszę się nie martwić. Serdecznie pozdrawiam. Wojciech Cejrowski, podróżnik, pisarz, był państwa i moim gościem, mam nadzieję, i liczę na tą powyborczą rozmowę już niebawem. Do zobaczenia.